tym roku bardzo często poruszany był temat zanieczyszczenia powietrza. Bardzo dużo mówiło się o smogu. Gmina Dygowo, jak i całe województwo zachodniopomorskie, można powiedzieć, wygląda najlepiej na mapie tych zanieczyszczeń. Jednakże jak na terenie gminy wygląda to wszystko? Pytam pani kierownik referatu budownictwa, Elżbietę Retyk. Właśnie, czy gmina ma orientację odnośnie jak wyglądają zanieczyszczenia, to jest raz, i czy ma również wiedzę na temat jaka jest ilość, gdzie są źródła zanieczyszczeń na terenie gminy, jeśli chodzi o związki zawieszone w powietrzu? Dzień dobry Państwu. Tak jak pan redaktor powiedział, bardzo dużo się mówi w ostatnim czasie na temat niskiej emisji, więc ja Państwu tutaj przytoczę może definicję, czym ta niska emisja jest. Jest to emisja komunikacyjna oraz emisja pyłów i szkodliwych gazów wydobywająca się z naszych lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w sposób nieefektywny, najczęściej węglem tanim, o niskich parametrach grzewczych i niskiej charakterystyce. Więc poprzez to spalanie nieefektywne te związki zawieszają się w powietrzu i w ten sposób powstaje smog. A czy właśnie mapa zanieczyszczeń znana jest w ogóle na terenie gminy? Jak wygląda? Jeśli chodzi o zanieczyszczenia na terenie naszej gminy, nie mamy takich informacji, ponieważ na terenie naszej gminy nie ma stacji badających jakość powietrza. Natomiast z informacji, które udało mi się pozyskać z serwisów internetowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, województwo zachodniopomorskie nie jest ukazywane jako te, które posiada przekroczenia pyłów zawieszonych PM10 w powietrzu. Najbliższym miastem, które takie przekroczenia posiada, jest Nakło. Jest to województwo kujawsko-pomorskie, które w roku 2015 posiadało przekroczenia przez 109 dni w roku, natomiast dopuszczalna norma mówi o 35 dniach. No niechlubnym rekordzistem, jak wszyscy wiemy, jest Kraków, który posiada takie przekroczenia przez 200 dni w roku. Wszystko pięknie, jednakże wiemy dobrze, że na terenie gminy duża część gospodarstw korzysta z paliwa ekologicznego, gazu, natomiast część jednak gospodarstw w dalszym ciągu posiada piece węglowe. Czy w jakiś sposób są możliwości wymiany w ogóle tych pieców na inne, bardziej ekologiczne systemy? To znaczy możliwości są, tylko czy są jakieś możliwości dofinansowania do tych wymian? Jeśli chodzi o budżet gminy, gmina nie posiada środków na ten cel, żeby Państwo mogli sobie za pośrednictwem tych środków dokonać wymiany instalacji cieplnej na bardziej ekologiczną. Jeśli chodzi natomiast o inne możliwości, to owszem, pojawiły się w tym roku jest to pożyczka preferencyjna udostępniana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Jest to pożyczka na preferencyjnych warunkach, to znaczy, że oprocentowanie tej pożyczki jest znacznie niższe niż w bankach komercyjnych oraz w przyszłości można część zobowiązania umorzyć. Jeśli chodzi o inwestycje, które można realizować za pośrednictwem tej pożyczki, jest uruchomionych 5 linii pożyczkowych i głównie można dofinansować wymianę instalacji źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Można dofinansować zakup samochodu o napędzie elektrycznym, ocieplenie budynków, czyli termomodernizację całościową budynków. Można dofinansować również wymianę pokryć azbestowych. Na to też można uzyskać tą pożyczkę na preferencyjnych warunkach oraz na odnawialne źródła energii do produkcji elektryczności. Czyli możliwości, przepraszam, czyli możliwości dofinansowania do wymiany źródeł są, tylko czy nie za mała jest wiedza mieszkańców o tym, czy gmina też planuje jakąś akcję informacyjną, taką szerszą, jeśli chodzi o ten temat? Planujemy udostępnić na naszej stronie internetowej linki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, żebyście Państwo mogli za pośrednictwem naszej strony internetowej wejść bezpośrednio na stronę Wojewódzkiego Funduszu, gdzie wszystkie informacje o tym dofinansowaniu, o tej pożyczce się znajdują. Możecie Państwo również skontaktować się za pośrednictwem serwisu internetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z doradcą, który Państwu przekaże wszelkie informacje na temat tego, jak to dofinansowanie, jak ta pożyczka wygląda, jak trzeba dokumenty złożyć przede wszystkim. Więc ja bardzo serdecznie zapraszam do tego kontaktu, zachęcam Państwa, bo naprawdę
w tym roku te pieniążki są, za rok może ich nie być, więc tutaj jak najprędzej należałoby takie wnioski złożyć. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.